Chciałabym, żeby świat za 20 lat był kolorowy, czysty i bezpieczny dla wszystkich. Żeby wszystkim wystarczało pracy i wody. Marzę o tym, aby wszyscy byli równi. Żeby świat był naturalny, żeby było dużo zieleni i każdy miał swoje miejsce na ziemi. Działam przede wszystkim dlatego, aby zmieniać świat. Robię to dla ludzi, aby przyszłe pokolenia stały świat lepszym, niż jakim teraz obecnie jest. Poza tym mam dość stania z boku i patrzenia bezczynnie na to, co się dzieje. Moją motywacją na pewno jest to, że po prostu uwielbiam przyrodę, zieleń i przykro mi się patrzy na to, jak na przykład w zimę już nie ma tyle śniegu, co kiedyś. Chcę się angażować, ponieważ to jest, ziemia jest moim domem, tak samo jak innych ludzi, a ja się angażuję dlatego, że to jest mój dom i ja chcę o niego dbać. Tak samo jak ja na przykład dbam o mój pokój, bo to jest tak naprawdę moje środowisko codzienne. Tak naprawdę gdyby nie ziemia, to bym w ogóle nie istniał, nie byłoby mnie tutaj, nie byłoby nigdzie gdzie mieszkać, a i trzeba o nią dbać, tak samo jak o nasz pokój. No teraz stoimy w obliczu kryzysu klimatycznego, który jest największym wyzwaniem, z jakim ludzkość musi zmierzyć tak naprawdę, no nie wiem, od początku ludzkości. Świadomie kupuję, oszczędzam i planuję zakupy. Na co dzień staram się do szkoły dojeżdżać na rowerze i wybierać spacery. Żeby świat był lepszy, to na pewno powinniśmy segregować śmieci. Nie kupować wody butelkowanej, tylko zainwestować w dzbanek z filtrem. Albo tak jak ja na przykład mam w domu, to mam kran z filtrem, który wymienia się co 6 lat. Ja jako aktywistka robię bardzo wiele rzeczy tak naprawdę. Bardzo trudno określić, co dokładnie robię. Organizuję strajki, udzielam wywiadów, rozmawiam z ludźmi. Nie wiem, dzwonię do mediów, piszę artykuły. Tak naprawdę wszystko, co da się robić, żeby w jakiś sposób działać. Można działać na wielu płaszczyznach. Można działać na poziomie samorządowym, czyli na przykład składać jakieś pisma do wójta, urzędów. Można działać tak jak my jako MSK działamy, czyli na krajowo, wywierać presję na polityków oraz media. I można tak działać bardziej lokalnie, motywować, edukować ludzi o klimacie. Działania w szkole uczą mnie przede wszystkim samodzielnego myślenia o tym, jak powinniśmy dbać o środowisko, definicji uczy mnie różnych zjawisk pogodowych. To jest naprawdę ważne, dzięki temu możemy umieć dbać o ten klimat i o naszą ziemię. W szkole przeprowadzamy bardzo wiele warsztatów, na których ze starych rzeczy robimy coś nowego, tak jak lasy w słoikach, nowe ramki, meble, biżuterię i wiele, wiele innych. W szkole dla ratowania planety organizujemy akcje, które są związane z klimatem. Jedną z nich jest Klimat to temat. Dla tej akcji chodzimy do różnych szkół i mówimy tam o tym, jak nasz klimat jest teraz odbierany i ile jest zużywanego plastiku i innych takich tworzyw. Oraz organizujemy my jako sama szkoła różne happeningi. Jednym z naszych postulatów jest właśnie wprowadzenie tematu kryzysu klimatycznego do podstawy programowej, nie jako zjawisko globalnego ocieplenia, tylko jako właśnie realne zagrożenie, z którym będziemy musieli się zderzyć i co będziemy musieli robić, z czym będziemy musieli się liczyć. Kiedy tylko szkoły wyrażają wolę, to organizujemy warsztaty dla dzieciaków. Nasze codzienne drobne kroki przekładają się bardzo na to, jaki jest świat, ponieważ każdy człowiek, robiąc jedną dobrą rzecz i pokazując to innym ludziom, to wtedy inni mogą robić to samo. Ludzie są naprawdę ciekawi tym, co to jest kryzys klimatyczny. Często na początku podchodzą do tego z przymrużeniem oka, no bo jak ktoś się buntuje, to jest czasem niewygodne i staramy się to, żeby to było obok nas, a nie rozumieć, bo to jest trudne, to jest strasznie trudny temat, ale kiedy się go zrozumie, to i dzieciaki, i ludzie dorośli są naprawdę ciekawi. Tylko społeczeństwo świadome i takie, które rzeczywiście interesuje się tym, co się dzieje, rzeczywiście przejmuje się tak naprawdę naszą sytuacją, jest w stanie zapobiec kryzysowi, przed którym stoimy.